Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony VV1997. Witam was w kolejnym odcinku z gry Viking Battle for Asgard. Kończę w tym samym miejscu. Po przejściu klasztoru dowiedzieliśmy się, że nasz Skarin ma iść naładować klejnot w Darkwater. Idziemy tutaj. Ale jest plus, że my żeśmy już tam byli. Będzie chyba to coś takiego brzydkiego, taki cóż. Przez tutaj cośmy obok łuczników przechodzili. O! Tutaj. To coś. Frontalnie byśmy ich nie wybili. Oni się respią. Dobra. Lecimy. Lecim. I tak, to się skakiwało tutaj. O. Tutaj. Tu się robiło jumpa. On tu go ciągnął, tak. Tu się chowamy. On tu go ciągnął. Tu sobie stał. Mi się wydawało, że my żeśmy z nim walczyli, ale okej. Te typy tu idą, więc nie. Gdzie idziecie? Tam? Dobra. Teraz my szybko. Jumpnę z tu. Szybko typka tu. Typka tu. Jest typka stoporka. Nie wiem, czy oni są podatni na hałas. Jakbym to pewno przebiegł szybciej, to pewno by mogli się kapnąć. Wolę nie ryzykować. Nie mam toporków. 3. Może być kiepsko. Dobra, ty padasz. Jump. Wchodzimy tu. Co mam tu zrobić? Aby użyć. No, pozdrawiam już. Tak. A my pozdrawiamy, to był chyba bodziak. Dobra. To tak, to pójdziemy od razu zrobić ten amulet na smoka. Dobra, run. Jednak miałem rację, chyba mnie usłyszeli. Jumpaj. Jeszcze pójdę zobaczyć, co tutaj jest. Ciekawe, czy... Znaczy, chodzi mi o to, czy tutaj bym czegoś nie znalazł. Ciekawe, skąd Skubany wiedział, że ja nagrywam. No i fajnie. Mnie tam pasuje. Dobra, ale on był chyba tu. Pamiętacie takie dziwne miejsce? Co się stało? Dobra. Pamiętacie takie dziwne miejsce, którego żeśmy nie mogli użyć, bo tam coś o kamieniu smoku. O kamieniach smoka czy coś. To było tutaj. Tu. Zwaliśmy. Wow. O nie. This dragon is known as Ari.
Ari. He is young, Ari. Only 800 summers old, but he is strong and loyal. 800. He will be of great value to zim. Us. 800 zim. 800 lat. Musimy akurat teraz deszcz padać. Zdobyłeś? Tak, tak, tak. Skończą runę i... Co mi to pozwala? Na przykład to. Co mi to da? The dragons of the Elder Days required greater offerings to fight in the wars of Midgard's youth. Find such dragon runes now, and we will call forth their fire once more. Aha, więc i smoków mogę go ściągać. Darkwater. Przywoływacz smoków. Wiecie co? Jak teraz będzie smoczy medalion, a już mamy 6,5 minuty nagrania, pójdziemy sobie może zapasy pierw zrobić. Czyli pierw tam, potem do naszego głównego miasta po jakieś może te toporki. No, toporki by się przydały. Może what knowledge do you seek, Viking? Mrałowa styski. Dobra. Tu ruchowe combo plus X. Jedno ruchowe to było chyba to. Teraz dwuruchowe, czyli raz, dwa i X. Wow, takie pierdolnięcie dwoma. You show promise, warrior. No nawet, the move nawet. Is yours now. Use it wisely. Tylko, że ja tego nie ogarniam. Dlaczego Skarin nie może i po prostu... Ja pierdzielsztajn. Nienawidzę mojego telefonu. Czym się tak wystraszył teraz. Słaba bateria. Nie, telefon out. Out mi stąd. Dobra. Kaś tam se poleciał. Ogólnie mogę być troszeczkę teraz... mało mówny, bo jest niedziela. Z soboty na niedzielę nic nie spałem, ponieważ po pierwsze mi się nie chciało, a po drugie mi się nie chciało. No, przestawiłem sobie łóżko z drugiego krańca pokoju pod komputer, wziąłem sobie klawiatureczkę pod komputerek, znaczy na łóżeczko, tak żebym sobie leżał, żebym sobie w WoTa troszeczkę pograł. Jeszcze popykałem w WoTa i tam, że coś oglądam jakiś film. Dobra, więc tak, na pewno toporku chciałbym. No posiłek. Jak już mamy posiłek, to nie możemy skakać ze skarb. Idziemy zobaczyć, czy jeszcze miód możemy sprzedać. Bo nie wiem, czy przypadkowo teraz, jak nie zrobimy tego Darkwater, nie od razu nas nie przeniesie do nowej lokacji. Z tego, co czytałem, to tamta lokacja druga jest przerąbana. Nie mamy miodu. Bo tamta druga podobna lokacja jest tak przerąbanie trudna, że to jest prolog. Takie, no, są trudne momenty, a to jeszcze nawet łatwe nie jest. Dobra, runie możemy kupić. Ale chodzi mi o to, że pisało na tym, że jeżeli się wychodzi z pierwszej lokacji, żeby sobie jak najwięcej złota uzbierać. Takie jakieś podstawki przeczytałem. Jak co? Mniej więcej. Dobra, złoto tu żeśmy mieli zbierane. Tu żeśmy mogli tego złota nie zbierać w okolicy. No. Z
starać się nie skakać ze skarb. Taki mały exploring, jeżeli komuś się nie chce oglądać, jak będę tylko tutaj chodził i to sobie coś zbierał, może jakieś coś się zawalczy, jak coś znajdę. Jakąś grupkę ludów. Właśnie dostałem laga. To się może zawalczy, a tak to ogółem będę sobie tutaj chodził. Szczerze, to tu chyba nie ma co do zbierania. Nie wiem, zastanawiam się, czy nie zrobić tego odcinka krótszego, a wtedy od razu praktycznie wam wrzucić ten następny. Nie mam tu co przecież do zrobienia. No co? No co? Może się ja do was lepiej zbliżał, nie będę. Dobra. Ale dobra, kończymy ten odcinek, zaczynam sobie nagrywać nowy. A więc dzięki za obejrzenie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie i na razie, bye bye.